dzisiejszym odcinku sekretnie chowam się przed Ewelą w customie tylko dla srebrnych skinów. Ale dzisiaj postanowiłem, że zrobię małego trolla. Jaka była jej reakcja? Oglądajcie do końca. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku ubrałem dokładnie takiego skina, jak tutaj możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać grę. Przypominam, że dzisiaj mamy tylko i wyłącznie srebrne skiny. Ja oczywiście spadam na dół, zbieram macy, podkładam się i zaczynam obserwować. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby dzisiaj mi się udało, bo ostatnio no coś mi nie idzie. Można powiedzieć, że nasz internet też mógłby powiedzieć, że coś mu nie idzie ostatnio. Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Dobra, dzisiaj nie będzie tak łatwo, bo bardzo wszyscy będą mieli podobne do siebie skiny. Wszyscy będą mieli srebrne skiny i jak sobie teraz... No i właśnie, Rafał zazwyczaj wybiera takiego, wiecie, dziwolonga, faceta, a teraz no nie będzie się jakoś wyróżniał na tle innych, także będę miała naprawdę ciężko. No i ja postanowiłem dzisiaj, że troszeczkę utrudnię ci tym, bo ty zawsze mówisz, ej, ty wybierasz zawsze chłopaków, nie? Ty skina męskiego. Ja dzisiaj być może w końcu wybrałem kobietę. Obstawiam, że na pewno nie wybrałeś, a specjalnie tak teraz mówisz, żebym patrzyła na kobiety, a ty na 1000% wybrałeś faceta, bo to jest po prostu już przyciąganie, że ty lubisz po prostu skiny facetów. Spadam na dół i zaczynam obserwować. A więc widzę, teraz mamy czas na zebranie wszystkich ważnych przedmiotów, więc widzimy się za chwilę. W ogóle, jak zauważyliście, nie było tutaj zazwyczaj tego początku, co zazwyczaj jest, gdzie Rafał wybiera tutaj przy mnie, ja to słyszę i mówi taki plecak, taki ten i ja wtedy wiem, czy on ma plecak, czy nie ma. I teraz ja totalnie nic nie wiem, ale myślę, że na pewno on nie wybierze takiego tutaj tego całego srebrnego skina, tylko właśnie będzie jakiś on taki bardziej pokaźny, że tak powiem. Że skin będzie pokaźny, ale co to znaczy, że będzie duży? Czy o co chodzi? No właśnie, nie taki, no są to takie skiny, to takie kostiumy same, tylko takie obcisłe, że ty będziesz na przykład coś w tym stylu, tylko też mam ciężko, bo tutaj można grać wszystkimi broniami i to może być ciężkie właśnie. Znaczy ja, jeśli chodzi o bohaterki, ja nie przepadam za bohaterkami, ale być może mam jakąś ubraną, no nie wiem. Ej, a mówi się broniami czy brońmi, bo nigdy nie wiem. Nie wiem też. Dajcie znać w komentarzu. Mamy tutaj właśnie takie skiny i wydaje mi się, że mógłby być to Rafał, ale patrzcie w ogóle, jakie tutaj są bronie, w ogóle dawno nie grałam chyba w Fortnite'a w zwykłych meczy, bo nie widziałam tych broni, także no będę miała dzisiaj przegwizdane. A ja czuję właśnie, że dzisiaj to może być mój odcinek w końcu i że w końcu uda mi się wygrać. I Rafał pewnie teraz otworzył specjalną skrzynię, ulepszoną skrzynię, tak mi się wydaje. Bo akurat obserwuję tutaj im jest babeczka, ma bardzo fajnego skina, impulsy. No nie wiem, jakimi Rafał właśnie teraz, jakich broni teraz Rafał używa w tym sezonie, bo nie grałam dawno z nim, tak wbrew pozorom takich zwykłych meczy. Ja nie wiem, czym on gra. Ale boogie bomby on bierze? No wątpię, także nie wiem. Ale muszę patrzeć na tą kobietkę, bo ona jest tutaj podejrzana. A ja powiem szczerze, że boogie bomby są mega OP, więc warto je nosić. No to może to jesteś ty, bo tutaj ktoś ma 4 boogie bomby, także chyba ktoś tutaj spadnie zaraz, patrzcie. Dobra, Rafał tak nie buduje, to nie jest Rafał. Ja bardzo dobrze buduję, ja jestem najbardziej spoconym graczem w Polsce. Proszę mnie tutaj nie obgadywać, że nie. Ale to właśnie ktoś budował gorzej i mi chodziło o to, że ty budujesz lepiej. Mamy kolejnego skina i tutaj jest taki misiu. Oczywiście te skiny, które nie będą takie mega srebrne, mega chromatyczne, to na pewno to nie będzie Rafał. Ale no nie wiem, czy Rafał by takiego miśka zabrał. No naprawdę, tutaj patrzę na te bronie. Wiem, że Rafał chyba tą pompę właśnie lubi. Ale to nawet nie wiem, czy to się myśliwski się nazywa? Nie wiem, także muszę się doszkolić. No ale coś czuję, że dzisiejszego odcinka nie wygram, a jak wygram, to będzie cud. I tym skinem mógłby być Rafał. Muszę patrzeć na pewno na macy, a ma tutaj 600 cegły ten ktoś i poleciał na miejscówkę, którą często latamy z Rafałem, więc no, tutaj to może być on. Ogółem w tym sezonie, jak wiecie, mamy właśnie te kulki chromatyczne i dobrze by było je dzisiaj znaleźć. Czyli muszę szukać po prostu takiej osoby, która będzie miała kulki chromatyczne. Tutaj jest też fajny skin, tylko to jest kobieta i teraz nie wiem, patrzcie się, tutaj sprzątnie mu tą lamę sprzed nosa, czy nie? Dom, ślurpownice mają. Wow, Rafał, ktoś tu ma ślurpownicę, także uważaj. Sprawa wygląda w ten sposób. Mamy 59 osób. Tak jak jeszcze Ewela tutaj mówiła, że ktoś tam ma jakiegoś innego skina, no nie każdy też srebrnego, typowo srebrnego skina może mieć, więc tutaj też trzeba brać czasami przez palce. Ale tak szczerze, wszyscy mają na razie fajne skiny. Nie wiem, czy ja coś takiego powiedziałam, czy ty źle usłyszałeś, ale na razie wszystkie skiny były okej. Idzie strefa, jest strefa. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda na mapie. Ja czuję, że strefa się będzie na lepkim lasku zamykała. Gdzieś tutaj, także Rafał, możesz już tam iść. A właśnie, gdzie jest ta strefa? Na lepkim lasku? O, to idealnie dla mnie w sumie. Chciałam, żebyś się sprzedał, gdzie jesteś, także idę na lepki lasek szukać jakichś tam ziomków. No, można powiedzieć, że trochę ci podpowiedziałem. No pewnie teraz trolujesz. Patrzcie, tutaj w ogóle jaki ktoś ma kilo w ogóle niepasujący. I tak mi się teraz przypomniało, że za niedługo Halloween i nie mogę
mogłeś się doczekać tego okresu w Fortnite, także mam nadzieję, że to szybko minie. Ogólnie musimy pamiętać o tym, żeby nikomu nie ufać, bo niby teraz się nie bijemy, no nie? Ale często zdarzają się osoby, które nie bardzo to rozumieją i no różnie to bywa. Ej, w ogóle ten skin jest zarąbczasty, patrzcie, jak ktoś fajnie tutaj dobrał. W ogóle czasami na tych customach są takie skiny, które nadawałyby się nie do właśnie takich customów obserwowania, tylko do top model. Także musimy nagrać taki odcinek, bo dawno nie było takiego na naszym kanale. Mamy 59 osób i za chwilę będziemy mogli się bić, jak ta strefa oczywiście dojdzie. Z tego, co widzę, na razie jest w miarę spokój, także można powiedzieć, że ja będę zmierzał w kierunku środka strefy. A ja mogę powiedzieć, że na razie nie mam takiego skina, który mi tak jakby mówi, że to mógłbyś być ty. Każdy skin na razie mógłby być tobą. Oprócz tego, no tutaj widać, że ktoś nie miał za bardzo takiego chromatycznego skina srebrnego, więc ma taki tutaj pomieszany. Także to jest pierwszy skin, który tutaj na pewno go wykluczam, że to jest Rafał. O, dwa czerwone skiny tutaj widzę, także to na pewno też nie jest Rafał. Robi się troszkę łatwiej. Mi się wydaje, że Rafał będzie miał tego skina. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, że to może być on. Ej, czekajcie, patrzcie, gdzie on jest. Koło lepkiego lasku, więc bronie ma takie. Ej, Rafał gra takimi broniami. Napiszcie. Napiszcie w komentarzu, czy jakich broni Rafał używa. Ma dużo maców. To jest tutaj pewien trop. Dobra, to może być Rafał. Ja mogę powiedzieć tyle, że też jestem koło lepkiego lasku. Będą co jakiś czas pytania, podpowiedzi ode mnie, ale takie, które nie będą strollowane. Dobra, także w dzisiejszym odcinku żadna podpowiedź nie jest strollowana, tak? W sensie z tych, które będę mówił, że na pewno nie są, to tak. Aha, czyli to nie jest na 100%, że jesteś kobietą. No z tym to nie. Czy jesteś tym facetem pewnie? Ja na razie obsajam tego gościa. Zobaczymy, czy wytrwa do końca. Jak tak, to bardzo prawdopodobne, że to jest Rafał. Tu jest ta kobietka. Ta kobietka też mi się podoba. Ogólnie strefa nie jest zbyt fajna, dlatego że nie ma tutaj takiej, wiecie, dominującej miejscówki. W sensie, gdzie mógłbym się schować, przeczekać, tylko po prostu będę musiał podjąć walkę już od pierwszych minut. Ale w sumie mam pewien pomysł. Ej, powiedziałam, strzeliłam, że będzie strefa na lepkim lasku i jest na lepkim lasku. Patrzcie, jak idealnie. Także za to łapka w górę. Bardzo dużo ludzi jest naokoło mnie. No widać, że w dzisiejszym odcinku nie ma chyba troli, bo wszyscy praktycznie zostali, więc będzie się działo na końcu. No to wszystko wygląda w ten sposób, że wiecie, jak jest nagroda, dzisiaj jest 50 złotych PSC, no to raczej ludzie nie trolują. I grają też bardziej tutaj uważnie i masę ludzi zostaje na koniec i no to będzie się działo, tak jak powiedziałam. O, ktoś kampi w samochodzie. Rafał, czy to ty? Być może, no nie wiadomo. Gra sobie na gitarze. Czy co to gra na gitarze? Czekaj, ja się teraz muszę skupić, Ewela. Ej, tutaj to jest też taki bardzo podobny skin do tamtego, tylko tutaj jest kilow niepasujący. I teraz pytanie, czy Rafał zazwyczaj wybiera wszystko, co pasuje, kilow i wszystko? Ej, internet! Internet! Dobra, jestem. Wow. Nie troluj, ja słyszałam, jak krzyczysz net! Internet! Ej, w ogóle, jak chcecie odcinek, w którym to ja będę grała, a Rafał będzie obserwował, zostawcie łapki w górę, bo to może być ciekawy odcinek. Rafał! Co ty na to? Jestem za, to może być mega fajne, ale ogółem za 2 sekundy możemy się bić i ja będę coś starał się, wiecie, zrobić fajnego. Wydaje mi się, że Rafał na pewno by się nie skapł, która to ja, bo ja przecież tak gram, że on by w ogóle nie widział różnicy w porównaniu do innych graczy. Na pewno, mówię wam. Ja myślę, że bym widział jednak. Aha, dzięki. O, to już ostra walka. Czy ja tego skina w ogóle widziałam? Zobaczymy, kto to wygra. O, dwie babeczki. Ogółem mam takie lagi, że nie wiem, co się dzieje. My tutaj się biją dwie babeczki, tutaj ma 18 HP, ale on też tutaj obił tą drugą osobę i udało się. I tak szczerze, tamten skin mi się bardziej podobał. Wydaje mi się, że tym skinem nie jest Rafał. No i Rafał jakby tutaj grał, to by się nie odzywał nic, no jakby się bił akurat. Także to na pewno nie był on. Najgorsze jest to, że u mnie jest lipa. A ja tutaj widzę, jak wszyscy grają ostrożnie i tak właśnie na odległość raczej. Ktoś tu kampi w domku z tą kulą, ten skin. Ja szukam tutaj tego mojego ziomka, co miał ten kij do golfa, także szukam go. O, to chyba ten. Ej, ten gościu ma 9-9 cegły. Rafał lubi zbierać cegły. On zawsze lubi mieć dużo maców. Czy te bronie są Rafała? Ja się nic nie odzywam na razie. Chyba wiem dlaczego, powiem ci. Dlaczego? Bo ostra walka tu u ciebie. Bardzo. Ja cię kręcę. Dobra, idźmy na razie dalej, ale mam coś przeczucie, jak to jest Rafał. I ja od razu wiedziałam, że to jest on, to ja nie wiem, mam jakiś dar do przewidywania. Naprawdę, jak to będzie Rafał, to XD. W ogóle ludzie się nie budują, tylko kampią za drzewami albo w krzakach. A to skubańcy, tak nie wolno robić. Nie, że stałeś teraz w krzaku przez 3 minuty. Nie. Ej, Rafał na pewno wybrał faceta. On na pewno, on dopiero sobie przypomniał później. Kurczę, ja zawsze wybieram faceta, muszę powiedzieć, że wybrałem kobietkę. I wybrał na pewno faceta. Ogółem powiem tyle. Mam problem. Tutaj ktoś też ma mega problem. Chciał zostać za strefą, został zauważony za strefą, wsiadł do samochodu.
I teraz udaję, że wysiadł z samochodu, nie wiem co on robi. Ej, mało osób, już 27 osób, ja mam czas do dziesiątki, także za niedługo muszę powiedzieć, którym skinem jest Rafał. Ej, 25 osób, faktycznie. 15. Ja szybko jeszcze sprawdzam, kto tutaj gra, bo na przykład niektórych skinów nie widziałam, tak jak tego. Ale to na pewno nie jest Rafał, bo on jest bardziej fioletowy niż srebrny. O, tego nie widziałam. Dobra. Rafał, czy to ty? Czy to ty, czy to ja, czy to my? Nie wiem, Ewelinka, nie wiem. Być może tak, być może nie. Ktokolwiek z nas to dzisiaj wie. Myślałam, że on taki skin ma, że jest jakiś taki Superman. Spiderman znaczy się, ja zawsze mi się to myli. Chromatyczny, a on był oblany chromem, więc to nie jest Rafał. I dzięki Bogu, bo jakbym postawiła na niego za chwilę, to by było źle. Tego typka też jeszcze nie widziałam. 12 osób i ja muszę obstawić. Tej babki też nie, także teraz mi się zaczyna dopiero tutaj problemik mały. Problemy chodzą wśród nas. Problemy są takie, że 11 osób, mała strefa, kupa ludzi za chwilę zginę. Ale ja obstawiam, że ty jesteś na tym gościu. Nie wiem, czy mam takie przeczucie. A jak wygląda ten skin? A co, zmienisz się na jakiegoś innego? Być może. Ty trolu? Nie powiem ci. Tak wygląda ten skin. O, właśnie tak. I my wiemy, co ten skin teraz na co poluje. Na co? Może na wilki? Może, bo właśnie słyszę wilka. Tak? O! Ten skin coś tutaj się z maców wytygował. No macy są mocne, w sensie macy trzeba nosić. Ja już każdego obserwowałam, tego jeszcze nie obserwowałam. On jest bardziej, chociaż jest srebrny, ale troszkę zielonego ma. Mi się wydaje, że ej, ten jest fajny. I ulubiony kilo Rafała, i ślurpownica, i dużo maców, i kobieta. Rafa, czy to ty? Czy to ty, czy to ja, czy to my? Poluj na miśka ze skrzydełkami. On ma ślurpownicę. Ja mam full HP, także... Nie potrzebuję. Dzięki, że mi to zdradziłeś, że to nie ty. Tu jakaś babeczka kampi się w takiej malutkiej dziurce. 20 osób. Coś tam się nawala, ale nikt nie ginie. Każdy kampi w wieczku. O. Ewelinko, powiem ci tyle, że w tą grę, żeby wygrać, trzeba mieć skilla. Ja takiego skilla nie posiadam, ale staram się. Być może kiedyś wygram. Trzymaj za mnie kciuki. Co to w ogóle banan robi? Ale co, ty padłeś, czy o co chodzi? Tak, padłem. Ej, nie mogę się już do przodu, także muszę się cofnąć. Idę sprawdzić, czy mój gościu żyje, ten, którego obstawiam do tej pory. No i zobaczymy, jak padną, to mam przypał. Halo, Ewelinka. Halo, nie ma mojego gościa, którego obstawiłam, że to jest on. Czy to ty? Żyjesz, Rafał? Wszystko jest możliwe, Ewelina, zapamiętaj to. Wszystko jest możliwe. Ja mam 8 osób i ja muszę kogoś nowego obstawić. Wszystko jest możliwe, ale najbardziej możliwe jest to, że nasz internet jest do bani. Ej, pomóżcie mi. 7 osób i ja muszę kogoś obstawić. Ja byłam przekonana na 1000000%, że to jesteś ty. Ja myślę... Nie. To nie ty, to nie ty. Czy ty jesteś kobietą? Powiedz mi... Ja? Czy jestem kobietą? Ewelina, co to za pytanie? Rafał, please! Ewelina, co to za pytanie? Wszystko powiem dzisiaj twojej mamie. Dobra, Rafał, daj mi się skupić, bo mam mało czasu. 6 osób. Tu są duże potki. To nie jest na pewno Rafał. Ten skin jest niby srebrny, ale Rafał ma tutaj chrom, ale nie ma matów i ma mało życia. To nie jest Rafał, bo Rafał by teraz kwiczał. Ej, czekaj, Rafał. Ja się skupiam. 5 osób, ja nie mogę tego... Nie mogę tego przegrać. Ale czemu bym kwiczał? Czemu bym kwiczał, Ewela? Ewela, ratuj! Mówiłam, że to nie jest Rafał, ten gościu. Ale są dwie osoby, które noszą ze sobą chrom. Rafał powiedział wcześniej, że to jest op bardzo mieć tą kulkę. Więc on pewnie będzie jedną z tych osób. I wydaje mi się, że to jest Rafał. Ja bym w ogóle nie powiedziała, że to jest on. On by nie miał jakiegoś zielonego czegoś na skinie. Ale patrzcie, ten gościu jest na high groundzie. Rafał zawsze przy high grounda. Ten gościu ma ten kill off, który moim zdaniem jest ulubionym kill offem Rafała. Patrzcie, zabudował się na samą górę. Rafał tak robi, dobra. 3 osoby do końca, także może jeszcze zmienię zdanie, jak padnie, a zdążę zmienić. Ale na razie mówię, że obstawiam na tego skina, że to jest Rafał. Być może to ja, być może nie. Tego nigdy nie dowiesz się. A ktoś tam jest na high groundzie na górze. 12 osób, idę zobaczyć, kto tam jest. To! Jakaś baba. Być może tak, być może nie, ale nikt nas z tego nie dowie się. Dobra, to ja mówię, że to jest Rafał. Zmieniam zdanie, 10 osób, także mam jeszcze czas i już teraz ostatecznie mówię, że to jest Rafał. Nie wiem czemu. Jak tamtym gościem zielonym będzie... On się obił za 12. Jak tamtym gościem zielonym będzie Rafał, to normalnie nie wierzę w to. W sumie nikt nie ma takiego pingwina na plecach. Powiem ci tyle, że jeszcze żyję... Nie wiem, jakim cudem. Rafał, wierzę w ciebie, że wybrałeś w końcu babkę. Jak nie... Tu się tyle dzieje, że ja czasami nie wiem, gdzie buduję w ogóle. Dobra, ktoś tutaj... Ma problem, przecież padnie!
Co to było? Ja się bardziej boję niż chyba ten ktoś, jak tak na spokojnie gra. Ja to bym tu już normalnie robiła. Wow. Weź ślurpownicą tam ostro. 6 osób. Ślurpownica to jest od Miśka. Kto by powiedział, że Rafa tak daleko zajdzie? Rafa, dawaj go! To jesteś ty na pewno. Wierzę, że to jesteś ty. Jak to wygrał Rafał, to zabierasz mnie na romantyczną kolację tylko we dwoje. Czemu tak się za darmo? O, po Rafie. Rafa, żyjesz? Tak. Nie, przegrałam. To jesteś ty? 3 osoby są. No zgaduj po skinie, Ewela. No, ty jesteś tym na samym górze takim gościem. Bo jest babeczka, bohaterka, taki, który nie jest srebrny i ty. Ej, co jest? Ludzie, gdzie są ludzie? Ej, no przecież powinny być u góry. No znowu bestia morlinek. No co za spocenie. A którym jesteś skinem? Bo jeden się wybił daleko. Nike Not Happy wygrywa. To byłem ja. Mój zestaw. Jest srebrny. A ma tu srebrne przecież, patrz. Ej, no ma srebrne, no o co ci chodzi? A patrz, jeszcze ci jedno pokażę, patrz. On nawet się taki transformuje w 7. Masz takiego skina?